Nazywam się Kamil Dzierwicki, jestem drifterem. Rozmawiamy sobie we Wrocławiu, jest piękny poranek, dobra kawa na początek, jest słonecznie, temperatura odpowiednia, dobre warunki do driftu. Idealne wręcz. Aż chciałby się tutaj gdzieś wyjechać, tak aby było jakieś odpowiednie miejsce do tego, aby można sobie no, po prostu potrenować, bo chyba przez trening te umiejętności jedynie mogą przejść, prawda? Myślę, że tak. Zresztą jest takie powiedzenie, trening czyni mistrza. Jak daleko do tego mistrza? Jak długa droga do zdobycia mistrza jest według ciebie? To jest kilka lat, doświadczenie idzie z czasem tak naprawdę. No dobrze, a jak zaczynałeś? To jest zawsze takie pytanie. No może być standardowe, ale odpowiedzi są bardzo niestandardowe i każdy kierowca, każdy zawodnik motorsportu zaczynał w różny sposób. Powiedz, jak to się zaczęło u ciebie, Kamil? Jak ta pasja przyszła na tyle, że zrozumiałeś, że chciałbyś się tym zajmować, a może to nie był drift? To był poczciwy mały Fiat na śniegu. To była taka pierwsza zajawka. No i później już to się rozwinęło w go-karty. Mały Fiat podobno bardzo trudny jest, jeżeli chodzi o prowadzenie. Nawet nie podobno, bo też wiem z jakiegoś doświadczenia, że on wcale się nie prowadzi na śniegu jakoś idealnie, prawda? Z tyłu silnik, z tyłu napęd na tył oczywiście. Bardzo lekki przód, no łatwo nie jest. Łatwo nie jest, ale na parkingu zawsze można się nauczyć czegoś. A kogo to był maluch? Tak naprawdę mój, ale pomysł na niego to był taty. Rodzice mają ogromny wpływ na rozwój kariery, czyli zaczęło się od malucha, później karting. Karting pomaga drifterom? Chyba nie ma to bezpośredniego przełożenia. To jest całkiem co innego. Tutaj się jeździ w kartingu jeździ się bardziej na czas, okrążenia się pokonuje. Drifting na czym innym polega, ale akurat tak się ułożyło, że tor mieliśmy niedaleko, zamknięty. To był taki pomysł po prostu. No i też ogromnej kondycji fizycznej trzeba, no, szczególnie dla młodego chłopaka, żeby spędzić nawet te 10 minut na karcie. Powiedz, jak dużo trenowałeś na kartach i być może jak dużo trenujesz nadal? Chwilowo nie jeżdżę, bardziej rekreacyjnie czasami się zdarza, ale miałem okres, że na przykład przez miesiąc codziennie byłem na torze i trenowałem po 20-30 minut i to owocowało. Jak owocowało? Dobrymi czasami? Jak to się przekładało, ten duży trening na wyniki na przykład? Przede wszystkim poznałem tor od podszewki, znałem też zawodników, z którymi konkurowałem i już miałem liczne sukcesy na tym torze. No to na kartingu właśnie traci się czas jadąc poślizgami, no ale też nie o czas chodzi. W drifcie czas nie ma znaczenia. Czas nie ma znaczenia, ale też się uczysz tych poślizgów, uczysz się odpowiednich odruchów, to też jest bardzo istotne, prawda? Przede wszystkim kontrowanie, to się przydaje. A czy pojedziesz takim samochodem no, przeznaczonym do driftu, przygotowanym do driftu, łatwo się jedzie na wprost? Przyznam szczerze, że da się jechać po prostu i da się jeździć po ulicy, tylko trochę sztywne zawieszenie i to boli, ale da się jeździć. Jeżeli naprawdę ktoś by chciał, to się da. No dobrze, a co oprócz kartingu i coś takiego, co pomagałoby ci no, szybko kręcić tą kierownicą, no bo tutaj trzeba mieć sporą kondycję fizyczną, czy robisz coś w tym kierunku, aby było ci po prostu łatwiej to robić, te zadania wykonywać? Siłownia i bieganie to pomaga. Dużo biegasz rano, wieczorem? Jak to wygląda w twoim wypadku? Szczerze mówiąc różnie, zależy tutaj z kolegami szczególnie, my się motywujemy nawzajem, staram się regularnie biegać. Drifting jest twoją pasją i kiedy stał się taką pasją, że zrozumiałeś, że chcesz być tym kierowcą i od tego malucha, no to droga do BMW, którym obecnie jeździsz, no droga nie była łatwa zapewne. Droga nie była łatwa, ale zobaczyłem, że na to, że jeżdżą chłopaki i tak naprawdę to była najlepsza alternatywa dla mnie w tamtym czasie, żeby kupić tanie BMW 170-konne i coś tam próbować, może to być akurat to. Chyba taki samochód, jeżeli chodzi o BMW, łatwo dostępny, można powiedzieć. Też łatwo dostępny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju części, naprawy i tak dalej, dysponujący sporą mocą. No i co konieczne, napędem na tył. Tak, no BMW jest chyba najlepszą alternatywą dla początkującego driftera. Jak nawet widać, nie tylko początkującego, ale też tego, który no, jeździ później i mierzy bardzo wysoko, bo mierzysz wysoko. Zawsze staram się po prostu jechać jak najlepiej. No dobrze, BMW i gdzie te treningi się odbywały? Wrocław, czy w ogóle w Polsce tych torów za wiele nie ma, tak możemy powiedzieć. Nie ma za wiele miejsc, gdzie można profesjonalnie trenować i myślę, że możemy tylko pozazdrościć innym krajom europejskim. Już nie mówię tu kolebce driftu, czyli Japonii, czy też w tej chwili wiodącym prym Stanom Zjednoczonym. Tych miejsc jest cały czas za mało, ale te miejsca są. Można je jakoś znaleźć i można znaleźć ludzi, którym no, też zależy na tym, żeby ten motorsport się rozwijał.
Tak, są takie miejsca. Szczególnie dużo jest opuszczonych pasów lotniskowych. Tam można, tam jeszcze właściciele puszczają i można naprawdę potrenować, pobawić. We Wrocławiu mamy tor na ulicy Rakietowej i tam zaczynałem. Teraz już tam nie można driftować, ale jeszcze tam zaczynałem. W jakim wieku, powiedz? 15 lat. No to niewiele. No niewiele, ale są młodsi. Ile mają lat młodsi? Chwilowo najmłodszy zawodnik ma 11 lat. Jak sobie radzi? Jak oceniasz to ze swojej perspektywy, jak ty zaczynałeś? To jak jeździ gość, który ma 11 lat według ciebie? No przyznam szczerze, że imponuje mi, gdyż no, nie sądziłem, że w wieku 11 lat można już na zawodach naprawdę dobrze jeździć. Czyli można być dopuszczony do zawodów, mając 11 lat, takich profesjonalnych, do Mistrzostw Polski? Jak to wygląda? Powiedz, co trzeba, jakie warunki trzeba spełnić, żeby w Mistrzostwach Polski jeździć? Znaczy najważniejsze jest tak naprawdę przygotowanie auta. Technicznie musi być sprawny, musi przejść badanie techniczne, a sam kierowca zostaje tak naprawdę na pierwszych zawodach sprawdzony. Sędziowie patrzą, obserwują, jak on jeździ, czy nie stwarza zagrożenia innym zawodnikom. Jeżeli nie, no to może startować. No i tutaj oczywiście chodzi o profesjonalistów, bo profesjonaliści patrzą na ten sport, ale też drifting w Polsce jest cały czas, myślę, dyscypliną stosunkowo młodą. Tak naprawdę w porównaniu do rajdów to drifting dopiero się zaczyna, on się dopiero rozrasta. A czy masz jakichś zawodników takich, którzy specjalnie jakoś ci imponowali, którzy, nie wiem, możesz ich nazwać idolami swoimi, jeżeli chodzi o drifting? Mam takich dwóch. Marcin Stiwit Carzasty i Krzysztof Romanowski. Mam już na swoim koncie wiele sukcesów, zresztą jeżdżą cały czas ze mną na zawodach, rozmawiam z nimi, pytam się ich, co tutaj, jak pojechać. Pomagają mi tak naprawdę, patrzę jak oni jeżdżą, staram się ich trochę naśladować i po prostu jeżdżą, czuję ten ich styl jazdy. To jest takie środowisko, nazwijmy to driftingowe, Mistrzostw Polski, to jest środowisko bardzo otwarte, czy też są tacy kierowcy, którzy no niechętnie, nie wiem, rozmawiają, dzielą się swoimi uwagami, opiniami, jak to wygląda? No jesteś zawodnikiem bardzo młodym, jesteś zawodnikiem, który no tych doświadczeń potrzebuje i potrzebuje takich rozmów, potrzebuje zdobywać doświadczenie i właśnie czy ci starsi chętnie się dzielą, bo no często są starsi o 5, o 10, o 15 lat od ciebie. Środowisko driftingowe jest takie, że naprawdę każdy jest kolegą, przyjacielem. Każdy sobie pomaga, czy to naprawić auto, pożyczyć narzędzia, czy jakieś rady odnośnie toru jazdy, czy coś takiego, to każdy sobie pomaga. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie chce rozmawiać, czy coś w tym stylu. A ilu zawodników startuje w zawodach driftingowych Mistrzostw Polski w takiej rundzie jednorazowo? Ilu zawodników staje na starcie po to, aby walczyć o zwycięstwo? Około 60, nawet więcej czasem. Tendencja jest wzrostowa? Cały czas do góry. Po prostu listy są pozamykane i na rezerwie zawodnicy jeszcze czekają. No ale ty już nie musisz czekać na rezerwie, prawda? Jesteś zawodnikiem, który jest chętnie widziany, mile widziany na tych zawodach, no bo no, pokazujesz klasę. Myślę, że tak. Myślę, że już dużo osób mnie zna i po prostu znają moje nazwisko. Cieszę się z tego powodu. No to jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, ale z Dolnego Śląska zawodników wielu nie ma. Tak naprawdę Dolny Śląsk to reprezentuje jako jedyny na zawodach, na Pucharze Polski Driftingowym w Mistrzostwach Polski. Zobacz, duże miasto, ogromne miasto, motoryzacyjnie, z ogromnymi tradycjami również, motorsportowymi również. Wielu zawodników z Dolnego Śląska, obecnych w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski, na różnego rodzaju szczeblach, również motorsportu, na w drifcie Kamil Dzierbicki. Tak, kierowców driftingowych mamy dużo w Wrocławiu, w Dolnym Śląsku tak naprawdę, ale takich, co startują profesjonalnie, już jadą cały sezon, to jest mało tak naprawdę, jako jedyny na zawodach. I jeszcze jeden mój kolega jeździ. Sami przygotowujecie samochód i tej pracy przy samochodzie jest często bardzo wiele. Same wymiany opon, sprawdzenie zawieszenia pod kątem jakichś tam uszkodzeń, czy wszystko jest tak, jak powinno być, żeby nie było niespodzianki na torze. A powiedz, ile kilometrów pokonujesz podczas takiej rundy? To też może powinienem zadać pytanie o to, jak się te kilometry mierzy, bo jedne to są te mierzone przez przednie koła, prawda? Te kilometry, które są na przednich kołach, bo te chyba na tylnych bardzo ciężko oszacować, znaczy być może łatwo nawet oszacować, ale ich jest dużo więcej. Nikt w sumie nie liczy, ile kilometrów pokonuje, nie jest to wielka ilość, ale jednak no, dla auta to jest wysiłek. Dla opon też. Dla opon to szczególnie. A jakie to są opony, które zakładasz na koła swojego BMW? To są standardowe opony do motorsportu, czy to są opony dedykowane do driftu i czym one się różnią od tych opon, które no, wykorzystuje się w rajdach czy też wyścigach? To jest mieszanka typowo przygotowana do driftingu. Myślę, że szczególnie różnią się tym, one nie muszą odprowadzać tak naprawdę wody, jakiegoś żwiru, błota, czegoś takiego.
No ale tej wody też się czasami sporo pojawia. Była ostatnia runda, na której dużo padało, było ślisko i to tak chyba z driftem. No, wydawałoby się, że idealne warunki do driftu, bo jest ślisko, jest woda, no ale te samochody tak chyba nie zachowywały się świetnie na tym. A poza tym no też doświadczenie trudno zdobywać, no bo zazwyczaj w takich warunkach nie trenujecie. Nie trenujemy w takich warunkach, ale na zawodach, jeżeli pada, to szczególnie technika wtedy się liczy. Już wtedy auto nie ma takiego dużego znaczenia, przede wszystkim technika. Sama mocno nie wszystko, bo jeszcze z tym w parze muszę mieć dobre opony. No macie dobre opony. Mamy, ale są jeszcze lepsze i do dużych mocy musi być większy rozmiar koła i do tego szersza opona o lepszej przyczepności. Przyczepność oczywiście jest bardzo ważna, a wydawałoby się, że w driftingu mniej ważna, natomiast no, te prędkości, przy których inicjujecie poślizg, no, są ogromne często, prawda? 150 km na godzinę, nawet więcej, 180, zależy od konfiguracji toru. Jakie masz marzenia, powiedz Kamil? Masz 17 lat, jesteś kierowcą startującym w Mistrzostwach Polski. Jak widzisz siebie za lat 10, za lat 15? Moim marzeniem na ten moment to Mistrz Polski, a później to już jeżdżenie tak naprawdę po całej Europie. Seria Drift All Stars najbardziej prestiżowa w Europie chyba i tam osiągać po prostu sukces. I to widzisz siebie jako kierowcę, który no każdy weekend spędza w zasadzie na walizkach. Wyjeżdżasz ze swojego ukochanego Wrocławia i podróżujesz to tu, to tam. Samochód jest już gotowy na miejscu, można powiedzieć. Masz wszystko logistycznie fajnie rozwiązane. Wszystko działa jak w takim dobrym zegarku szwajcarskim. Ale to naprawdę wymaga wielkiego wysiłku ode mnie i od moich rodziców i to jest ciężkie życie, ale po prostu to kochamy. A kochasz Wrocław? Kocham. Co jest we Wrocławiu takiego fajnego, że w tym mieście dobrze ci się żyje? No ogólnie to miasto jest piękne, po prostu jest ładne, dużo zabytków. Takie drugie miejsce po Wrocławiu, które lubisz w Polsce? Na przykład jeżdżąc na zawody i w miejsce, w którym dobrze się czujesz, jedziesz bez jakiegoś dużego stresu i mówisz, kurczę, fajnie, że tutaj wróciłem, fajnie, że tutaj jestem. W tym roku byłem pierwszy raz w Toruniu i naprawdę zachwyciłem się tym miastem. Jest super, jest tam tor i naprawdę chętnie jeszcze raz tam wrócę. Też tradycje motorsportowe fajne, prawda? Fajni zawodnicy również. No i to pokazuje, że jeżeli są obiekty, no to za chwilę również pojawią się zawodnicy. Ci zawodnicy, którzy rozpoczęli treningi jakiś czas temu, ci zawodnicy, którzy chcą jeździć i którzy potrafią jeździć. No, zawodników jest coraz więcej i wystarczy otworzyć tor i naprawdę będzie ich multum na to, że będą ćwiczyć, trenować, będą regularnie jeździć. Ty regularnie jeździsz? Gdzie teraz trenujesz? Jeżeli szykujesz się do zawodów, to gdzie te treningi odbywasz? Za Wrocławiem na starym lotnisku Krzywa. Często tam bywasz? Nawet nie mam czasu często nabywać, tylko kwestia, jeżeli trzeba przetestować auto, jakąś nową część, coś takiego, wtedy tam jedziemy. Silnik w swoim BMW nie jest standardowy? Nie jest standardowy, jest to silnik z Toyoty Supry. Toyota Supra dysponuje całkiem pokaźną mocą. I dlaczego nie BMW? Dlaczego nie stuningowany jakiś silnik BMW? Co skłoniło Was do tego, aby zmienić ten silnik i zrobić taką fajną hybrydę? Silnik z Toyoty przede wszystkim jest bardziej bezawaryjny. Żeby w BMW mieć dużo mocy, to trzeba naprawdę dużo pieniędzy w to wsadzić i może to być awaryjne, a silnik z Toyoty tak naprawdę przygotowujemy i on jeździ. Na ile wystarcza taki silnik według Waszych szacunków? Ten silnik jeździ już 3 lata i ma się dobrze. A jest to kosztowne? Jest kosztowne, ale akurat tutaj kupiłem całe auto gotowe już z tym silnikiem. Poznajomości, bo te znajomości są ważne i ważne, że są ludzie, którzy chcą pomagać też, którzy chcą rozmawiać, ale też często zmieniają sprzęt, więc znajdują nabywców, no bo ciężko jest sprzedać taki silnik komuś, kto się motorsportem nie zajmuje, no się do codziennej jazdy za bardzo nie nadaje. No to musi być osoba, która typowo do tego szuka silnika. Typowo do tej zabawy, typowo tego szuka, tego chce. A ty chcesz więcej mocy? No oczywiście, każdy chce więcej mocy, ale na razie przyzwyczajam się do tego, co jest. Uczę się tego auta tak naprawdę. Z każdych zawodów idzie mi coraz lepiej. A jak się prowadzi BMW 36? Ta konstrukcja ma już całkiem sporo lat. Tak, to jest naprawdę udana konstrukcja. Auto jest przewidywalne, dobrze się prowadzi i tak naprawdę jest stosowane przez wielu zawodników, dlatego że słucha się kierowcy. Wystarczy się przejechać kawałek i już się wie, że już się można w tym zakochać po prostu. Tak naprawdę wycięte jest to, co jest niepotrzebne. Wyrzucone wszystko, co niepotrzebne, lekkie fotele. Auto jest przygotowane w pełni. Co, możemy sobie usiąść w tym samochodzie? Zobaczymy, jak się siedzi i czy będzie nam wygodnie przeprowadzać wywiad. Zobaczymy, jaka będzie atmosfera w środku tego samochodu. Co ty na to? Nie ma problemu, ja tam lubię siedzieć. No to ja mam nadzieję, że mi się też spodoba. I teraz przechodzimy do BMW. BMW E36 Kamila Dzierbickiego. Wsiadanie nie jest łatwą sprawą, jak w każdym samochodzie przygotowanym do sportu. Jest oczywiście klatka bezpieczeństwa. Siadamy,
strasznie ciasny fotel, powiem ci, nie? Bardzo ciasny fotel, ale jest w porządku, jesteśmy już w środku. No i na twarzy Kamila pojawia się prawdziwy uśmiech, taki autentyczny uśmiech, no jesteś naprawdę zadowolony, a tylko wsiadłeś do swojego samochodu. No tutaj czuję się jak naprawdę jak w domu, mogę tutaj siedzieć bez przerwy, jeździć tym autem, mogę wszystko tutaj robić. Co jest specjalnego w tym samochodzie, takiego co kierowcy zajmującego się driftem mocno ułatwia pracę w porównaniu do tego, co jest w innych samochodach sportowych, które też mają klatkę i wyglądają profesjonalnie? Myślę, że wiele od auta rajdowego to się nie różni. Hamulec ręczny, hydrauliczny, wyłącznik prądu mamy. System gaśniczy, no to co różni auto rajdowe, to ta butla z nami biała, jest to podtlenek azotu. Podtlenek azotu, to tak jak w filmach, prawda, różnych brzmi. Masz podtlenek azotu, a rzeczywiście rzadko się to spotyka, prawda? Ten podtlenek azotu, który jest gdzieś w samochodach zamontowany. Na co dzień tak, ale w świecie driftingowym naprawdę wiele aut posiada to. Rzeczywiście, zaraz zrobimy zdjęcie tej butli. Całkiem spora pojemność, na ile wystarcza? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, ciężko to przeliczyć jest. A jak dużo mocy dodaje ta butla? Około 70 koni. No to już wtedy nie ma żartu. Ale powiedz, załączasz podtlenek azotu w momencie startu, czy on jest jakoś dawkowany? To on jest dawkowany w danym przedziale obrotów, po prostu odkręcam butlę, taki magiczny pstryczek, który mam. I... Nitro, tak. Nie? I wtedy już działa. Jest tutaj kilka takich przycisków, które w standardowym samochodzie nie ma. Nie masz też kluczyka oczywiście, bo ten kluczek by już wyleciał ze stacyjki, myślę, przy tym co robisz za kierownicą tego auta, prawda? Skrzynia biegów, jak skrzynia biegów się sprawuje i których biegów tak naprawdę najczęściej używasz w tym aucie? Najczęściej jest to drugi, trzeci bieg. Zależy to również od przełożenia, jakie mamy. Skrzynia jest zwykła od BMW, spięta z silnikiem Toyota. Wytrzymuje ten moc? Jest to skrzynia z diesla, więc nie ma problemu. Przepięknie to brzmi, prawda, można powiedzieć. Dosyć ciekawe połączenie. No bo diesli chyba nie ma w drifcie. Czy są diesle używane w drifcie? Mam jednego znajomego, który jeździ dieslem. Kierownica sportowa. Ciężko się kręci kierownicą, jadąc autem podczas poślizgu z dużą prędkością? Tak naprawdę kierownica kręci się sama. Tak naprawdę tylko puszczam ją, ona się kręci, ja tylko łapię. Tak naprawdę minimalnie pomagam, jakieś małe korekty robię. Karty, później BMW i tak dalej. Po drodze też szkółka, której byłeś uczestnikiem, która też myślę dużo ci dała. Tak, szkółka rajdowa naprawdę mi pomogła. Nauczyłem się tam sportowej jazdy, obsługiwanie się z autem sportowym, szybkie zmiany biegów, jazda na czas, wtedy to naprawdę mnie fascynowało. No i później już BMW. Nawet mam tą samą kierownicę, co w Maluchu miałem. Tak, to jest ta sama kierownica, co z Malucha? Dokładnie tak, już ma tyle lat i dalej jest przy mnie. Długo byłeś uczestnikiem szkółki Cruzera? Ponad rok. Słyszałem, że tam opinie takie krążyły, że dobrze byś sobie radził również, gdybyś w rajdach startował. Myślę, że tak, były takie opinie. Tam jeździmy w Subaru, w WRX STI przystosowanym już do rajdów. I naprawdę to jest duża frajda. Myślę, że sprawdziłbym się też w rajdach, ale jednak to drift jednak bardziej mnie fascynuje. Jazda w poślizgu to jest co innego. Patrzę na konsolę, którą masz i obok licznika, ten licznik działa w twoim samochodzie? Licznik prędkości? Działa, przydaje się często, kiedy sprawdzam przełożenia. A powiedz, to do jakich prędkości te tylne koła się kręcą w twoim samochodzie? 180, 200, no to już jest szybko. A jaki przedział obrotów? To jest do 7000 masz. To czerwona kreska zaczyna się powyżej 6000, do 7000 już jest to ograniczenie i wtedy jest stop? Tak, ale od 4000 już zaczyna się zabawa, turbo się budzi i wtedy już jest fajnie. No ale jak to w BMW jest? Jest taki bardzo charakterystyczny kolejny wskaźnik, który mówi o zużyciu paliwa na 100 km. Ten wskaźnik jest podpięty pod te realne spożycie paliwa generowane przez ten silnik? Nie, on pokazuje tak naprawdę jak chce. Zależy, w którą stronę jadę, to on tak pokazuje. Właśnie, to chyba ta wskazówka chyba jest dosyć wrażliwa na to, jakie są przeciążenia z prawej, z lewej strony twojego samochodu, więc to jest chyba skomplikowane. Dokładnie tak. Nawet tak naprawdę nie liczymy, ile to auto spala. Ciężko jest to policzyć. Na jakim paliwie ten samochód jeździ? Na jakim paliwie startujecie w zawodach? 100 oktanów. Jest to najbardziej stabilne paliwo.
No powiem ci, to robi wrażenie. Teraz Kamil włączył zapłon, rozumiem, i te wszystkie wskaźniki, które wyglądają jak lusterka, nagle obudziły się do życia i widzę, że jest tych rzeczy sporo. No i tak naprawdę dobrze. Widzimy wskaźnik do ładowania turbo, na jakim poziomie podczas zawodów. Maksymalnie 1,6 bar. Nad tym takim standardowym cały czas miejmy w pamięci konsolę tę BMW 36, która tutaj zresztą została i zamiast radia są te wskaźniki tutaj umiejscowione. Nad tym regulatorem nawiewu, tak to nazwijmy, prędkości wentylatora, cóż mamy? Jest tutaj wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. To jest ogólnie normalny płyn chłodniczy, ale są też sportowe, my akurat nie używamy takiego. Chłodzenie jest naprawdę wydajne, duża chłodnica, dwa wentylatory i nie ma problemu z grzaniem się auta. Olej, jakie temperatury osiąga pracy w swoim aucie? 90 stopni, do 100 nie dochodzi nawet. Jest trudno, naprawdę dużo aut ma problemy z grzaniem się, ale jest to kwestia po prostu dobrego rozwiązania, duża chłodnica, wentylator i tak naprawdę nie. Dobry olej, nie ma problemu. Dobrze, no i trzeci wskaźnik do czego służy? Jest to ciśnienie oleju. Na zagrzanym aucie, na zagrzanym silniku mam około 3 barów ciśnienia. Zawsze patrzę właśnie, jak auto się zachowuje, czy nic się z nim nie dzieje, ale zazwyczaj auto pracuje w dobrych parametrach i nie mam problemów, mogę się zająć jazdą. Ale wymieniamy co dwa weekendy. Jest to specjalny olej typowo sportowy do takiego silnika 20W60, który właśnie wpływa też na to, że temperatura oleju jest odpowiednia w ciężkich warunkach. Czy często wozisz ludzi na prawym fotelu? Bo twój samochód ma zamontowany prawy fotel, a na drifcie jeździ się samemu, ale są różnego rodzaju pokazy, są różnego rodzaju również przygotowania do tego i aby na przykład twój tato mógł zasiąść na prawym fotelu i mógł ocenić, czy ten samochód zbiera się odpowiednio, ty się skupiasz na jeździe, a ja kontroluję parametry. Na treningach szczególnie lubię wozić pasażerów. Ja mam w tym frajdę, jeżeli ktoś tutaj się cieszy, siedzi z boku i naprawdę mu się podoba, to ja się też cieszę. Parametry wszystkie sam sobie kontroluję, chyba że jest jakiś problem z autem, wtedy mechanik wsiada lub tato i wtedy jedziemy i myślimy właśnie, co jest nie tak, żeby auto lepiej jeździło. No to teraz wysiadamy z samochodu, wysiadamy z BMW i to też nie jest łatwa rzecz, ale jest to rzecz oczywiście możliwa. Przechodzimy do przodu tego samochodu, Kamil w tej chwili otwiera maskę, kryje pod sobą ten silnik. Jest z nami też tato Kamila, który dumnie i z uśmiechem spogląda na to, co pod maską siedzi. A co pod maską siedzi? Przypomnijmy. Toyota Supra 1JZ 2,5 litra benzyna. Jak Kamil wykorzystuje ten silnik? Chyba do oporu, ile się da. Nie oszczędza go w ogóle. No, tak powinno być w tym sporcie. A to sport trudny również, prawda? To sport wymagający. Myślę, że w Państwa przypadku można powiedzieć dla całej rodziny. No zgadza się. Weekendy poświęcamy tak naprawdę co drugi weekend wyjeżdżamy na zawody i w nocy jedziemy, żeby na rano gdzieś dojechać do jakiegoś miasta, czy to Warszawa, czy Toruń, czy teraz byliśmy w Lausitz w Niemczech. No i wracamy w nocy i w poniedziałek już do pracy, także musimy się poświęcać i mówię, spanie pod namiotem albo w samochodzie nieraz, no żeby Kamil mógł pojechać. Ale fajnie, że tak mocno pracujecie, tak rodzinnie pracujecie do tego, żeby Kamil mógł się rozwijać i musi pan być dumny z tego, co Kamil wyczynia za kierownicą tego auta. No ja jestem dumny bardzo. No także, tylko że to jeszcze dużo stresu przy tym i nerwów, żeby coś nie wyszło, że samochód się zepsuje albo coś nie wyjdzie nie tak, zawsze kupę jeszcze nerwów przy tym. A to jest skomplikowany samochód, tak żeby przygotować go odpowiednio do driftu, czy wiele pracy musiało być wykonanej, żeby ten samochód działał tak jak należy? Przede wszystkim sam silnik zmontować, tak, całe chłodzenia, turbo, tutaj największe koszty są. I to wszystko poukładać, poskładać. Do tego skrzynia, tu jest właśnie, tak jak Kamil mówił wcześniej, z BMW, diesla, wał skracany, półosie muszą być wzmocnione, bo zwykłe nie wytrzymają, skręt z przodu przerobiony. Także, no, żeby to poskładać, no, trzeba mieć też trochę pojęcia, nie? Żeby to wszystko pojechało tak, jak ma pojechać. Widzimy przód tego samochodu no i chłodnica, która w zasadzie chłodnice, o tak, które bardzo pomagają w tym, aby silnik miał odpowiednią temperaturę pracy, żeby mógł no, generować tę moc, którą generować powinien. No dokładnie tak, tutaj widzimy dużą chłodnicę cieczy chłodzącej przede wszystkim, dwa wentylatory, chłodnica oleju i chłodnica wspomagania. No, przede wszystkim duże turbo, dzięki któremu mamy dużą moc, ale też
turbo budzi się w wysokich obrotach. To, no, to jest różnie tak naprawdę, ciężko tutaj dojść do kompromisu, ale... To jest o 4000 obrotów, tak? Dokładnie tak. To jest tak naprawdę dużo, ale dzięki temu, że turbo jest dużo, mamy też dużo mocy. No dobra, a powiedz, czy w czasie, jak jeździłeś maluchem, jak zaczynałeś no, swoją przygodę, czy też zabawę z driftem, czy też z takim motorsportem na poziomie bardzo amatorskim, marzyłeś o tym, że kiedyś w twoim garażu będzie taki oto samochód stał? Tak naprawdę nigdy o tym nie myślałem. Miałem 8 lat i tak naprawdę cieszyłem się, że w ogóle jeżdżę autem. Nigdy nie sądziłem, że tak rozwinie się moja kariera i jest naprawdę duży postęp. Ale też dzisiejszy świat dostarcza nam wiele możliwości do tego, aby jeździć wirtualnie. I myślę, że dostarczy tych możliwości coraz więcej. Czy jesteś takim kierowcą, bo jesteś kierowcą bardzo młodego pokolenia, czy jesteś takim kierowcą, który korzysta z tych nowinek technologicznych, które w jakiś sposób mogą pomagać w tym, aby jeździć lepiej, aby jeździć precyzyjnie, aby, nie wiem, ćwiczyć refleks, bo te gry, no nie ukrywajmy, stają się chyba coraz bardziej realne. Gram, no, szczerze mówiąc, na konsoli, na telefonie mam grę driftingową i tak naprawdę z mojej perspektywy to jazda na żywo pomogła mi w lepszym graniu. Gdyż no, jak zacząłem jakieś tam maluchem poślizgi, to jeszcze nie było takich gier zaawansowanych. Teraz grając tak naprawdę można dużo się nauczyć i może to się przełożyć na jazdę na co dzień. Lubisz stawać rano, powiedz? Jesteś takim rannym ptaszkiem, czy bardziej lepiej działasz wieczorami, taki nocny Marek? Jestem przyzwyczajony do wstawania rano, gdyż do szkoły muszę wcześniej wstawać, ale lubię wyspać się. Standardowy, można powiedzieć, bagażnik, ale niestandardowa zawartość tego bagażnika. Tutaj mamy zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa i to mówiłeś o tym zbiorniku, który no, pomaga w tych wszystkich przeciążeniach, tak? Ten dodatkowy zbiornik, który no, jest, myślę, szczególny dla pojazdów, które startują w drifcie. Tak, właśnie on trzyma ten poziom, że przy przechyłach, przy przelewaniu się paliwa w zbiorniku, on cały czas ma w sobie paliwo, które idzie do silnika. Pompy muszą być bardzo wydajne, no, są dlatego kosztowne, ale spełniają swoje zadanie i nie ma wtedy problemu z dostarczaniem paliwa. Czy często w drifcie no, dzieją się jakieś rzeczy, które wymagają tego, aby ta klatka pracowała, czy dużo jest różnych rzeczy, które... Jest bok. To po przygodach ostatnich, tak? Tak, to jest przygoda z Torunia, kiedy jechaliśmy w czwórkę naraz, czterech zawodników obok siebie. Nawet nie chyba nie wyciągamy, podoba mi się takie auto, widać, że jeździ, że się go używa, że walczy. Jest duża frajda, nie przyjmujemy się tym, co jest na zewnątrz. Ważne, że auto jeździ, mechanicznie jest sprawne. A to, że błotnik jest wgnieciony, to tak naprawdę tylko uroku dodaje. Przygodę mieliśmy właśnie w Warszawie na pierwszej rundzie, gdzie sworznie nam powyrywało z wahaczy, koło wyłożyło się też przedni błotnik, jest przez to podniszczony. No i tu jest problem właśnie wtedy z ustawieniem zawieszeń. No, trzeba to wszystko, zawieszeń, no przedniego czy tylnego, tak? Trzeba to wszystko wtedy poskładać, poustawiać, żeby to... No, najgorzej, no jak już wracamy z zawodów, to już nie ma problemu, bo tutaj to już sobie damy radę na warsztacie. Najgorzej jest na torze, gdzie mieliśmy w tamtym roku przypadek, że w Kielcach walczyliśmy ze zbieżnością, bo koła były rozbieżne i Kamil jechał i auto się nie chciało prowadzić w ogóle. I to był problem, żeby ustawić jakoś, żeby to dało radę w ogóle walczyć na torze. Fantazyjnie pomalowane felgi. Kogo to był pomysł, powiedz? Jest to pomysł firmy, która nas się zgłosiła, która robi nam to felgi i chce też promować siebie przez to, a dzięki temu przykuwa uwagę na zawodach ludzi. Czy możemy na chwilkę ten samochód odpalić, posłuchać właśnie, nie wiem, gdzie z mikrofonem najlepiej pójść, czy pójść z tobą do środka i zobaczyć tą procedurę, jak to wygląda, jak uważasz, Kamil? Spróbujmy, otworzymy drzwi i się tylko nachylę do tego samochodu. Kamil wsiada. No i teraz mamy przed sobą procedurę. Kamil znowu uśmiechnięty w samochodzie. Musimy częściej rozmawiać w samochodzie, bo Kamil się bardzo dużo uśmiecha w tym aucie. Tak, ja tutaj jestem przeszczęśliwy, jak siedzę w tym samochodzie. No i jest samochód odpalony. Ależ to pięknie pracuje, prawda? I przejdę do tyłu. Przejdę do tyłu, bo z tyłu te wrażenia, takie audio są myślę najlepsze. Aż lepiej rozmawia w takich warunkach, prawda? I troszeczkę przybliżymy mikrofon, tak aby też słuchacze mogli poczuć, czym się Kamil zajmuje, czy wysłuchać, czym się Kamil zajmuje na co dzień. Dużo
dużo czasu zajmuje, aby ten silnik się rozgrzał tak, abyś mógł jechać bojowo, mógł jechać bardzo szybko? Około kilku minut, tak do 10 maksymalnie. Tato też uśmiechnięty, zobacz. Patrzy, spogląda od razu, usłyszał dźwięk tego silnika, ale słyszycie go całkiem często, jako rodzina. Tak, my go regularnie słuchamy. A mama też jeździ na zawody? Jeździ na zawody, ale nie siada na prawym fotelu. A kiedy ostatnio siedziała na prawym fotelu z tobą? Szczerze, to był 2013 rok. Kurczę, to już 3 lata, ponad 3 lata, prawda? No, to już naprawdę dawno temu było. Ale myślę, że widząc to, co wyprawiasz za kierownicą, to nie jedna kobieta bałaby się, po prostu by się bała. Tak, dużo się boi kobiet, ale dużo też jest z tym zafascynowanych i chętnie wsiada. Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że twoje życie jako nastolatka nie jest typowe. No nie jest typowe, dużo czasu spędzam na warsztacie, tak naprawdę nie mam wolnych weekendów, wyjeżdżam na zawody, nie mam tak naprawdę też czasu na naukę, dobrze nauczyciele w szkole to rozumieją. Przede wszystkim to jest moje życie i tylko auto się liczy tak naprawdę i zawody. Moi przyjaciele jeżdżą ze mną na zawody, wspierają mnie również, pomagają mi i robią wszystko też, żeby mi się udało. No dobrze, aby ci się udawało, możemy zgasić silnik, a ja podchodzę do mamy Kamila. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy pani się boi o syna? Bardzo się boję o syna, chociaż auto jest bezpieczne, ale jednak zawsze to niebezpieczeństwo może być. Jesteśmy bardzo dumni z syna, no bo robi duży progres, fajnie jeździ, z dobrymi zawodnikami, ale stres zabija chyba nas jednak. Drifting jest bezpieczny, chociaż są tory, tak jak organizują tam jakieś, nie wiem, Drift Masters czy coś, no to tam są już te bandy betonowe i to jest chyba najgorsze, no tam się najwięcej jednak rozbijają. Karpacz niebezpieczny, chociaż Kami tam fajne sukcesy osiągnął w Karpaczu. Zakłady były, że nie podjedzie, a jednak drugie miejsce było. A czemu miał nie podjechać? No bo był słabszym autem, wtedy miał stare jeszcze auto BMW, MK i no czystokonny była tylko, także... Ale udało się. W Mistrzostwach Polski drugie miejsce i w Mistrzostwach Europy też drugie miejsce. Także fajny sukces. Mając 17 lat niecałe. 16 tak naprawdę. Pani siedziała w 2013 roku na prawym fotelu ostatnio, tak? W jego aucie. Tak, tak. I to był ostatni raz, gdzie siedziałam. Już nie usiądę więcej na pewno. Na to auto to nie. Już sobie na to nie pozwolę. To jest taki stres i strach, że... Kami po prostu się nie boi prędkości, a ja się boję. Ogromne wyrzeczenia, które państwo jako rodzina ponosicie, ale też ogromna radość, czyli to się jakoś fajnie bilansuje, bo jako rodzina wyglądacie dobrze. No wyglądamy dobrze, ale to tak na to, że tak dobrze, że to nie wygląda jednak, mówię. Mąż często to ma jakieś problemy ze sobą, z nerwami, stres, bo to auto nie odpali, to się zepsuje, no mówię, no ciężko czasami jest. Cały czas idziemy w tym kierunku, zaczynaliśmy, że to tam miała być zabawa, ale no już w tej chwili to już nie jest zabawa, to już jest profesjonalny sport, uprawia go profesjonalnie, mówię, problemy jeszcze troszeczkę ze szkołą, no bo jednak zawala dużo szkoły, ale ogarnia tematy, także nie jest źle, no jest taki dosyć obrotny chłopak. 2 lata do matury ma, no ale no nauczyciele są bardzo wyrozumiali. Wychowawcy ma fajnego, który po prostu rozumie i gdzieś go tam już nawet podciąga w górę, także jest spoko. Bo chyba znalazł Kamil taki swój sposób na życie. Tak, to jest jego sposób na życie, on tylko tym żyje. U nas w domu chyba innych tematów nie ma, jak auto, przygotowania, wyjazdy, sprzęgła. Także niedługo chyba ja będę sama naprawiała ten samochód, już wszystko o nim wiem. Jest to drogi sport, ale obrał go, podoba mu się, czuje się w tym dobrze, spełnia się w tym i to jest ważne. No, w tak młodym wieku, mówię, ma swoją pasję, to jest chyba ważne, żeby młody człowiek jednak miał pasję. Bawimy się dobrze, wyjeżdżamy sobie wszyscy na wyjazdy, jeździ z nami bardzo dużo ludzi, czasami 15 osób jedzie. Ma fajny doping, mówię, jest coraz bardziej jednak znany, zaczął się troszeczkę już liczyć, z nim zaczęli się liczyć, że Kucak Drift Team to już coś umie, to nie jest tak, że wyjeżdża i młodzik i nic nie umie. No, także jest to fajne, bo widać z zawodów na zawody, że jednak idzie w górę, pnie się. No, jak dla nas to jest ekspresowe tempo. Tak się zastanawiam, skąd ten talent mógł się wziąć u Kamila? Lubimy auto. Ja lubię bardzo auta, mąż lubi, starszy syn. Kami to już w ogóle przepada. Jest zakochany, po prostu jest zakochany w swoim aucie. Mąż go zawiózł na go-karty i tak się właściwie ta przygoda się zaczęła. No, oprócz tego wcześniej maluch, jakiś kład, coś tam, ale mówię tak naprawdę to od go-kartów to gdzieś tam poszło, no nie? Szkółka cruzera skończył, podobało mu się to. Później jakiś tam mąż mu kupił jakiś tam stary samochód, który wał kręcił czy coś tam zrobił w nim. Później już kupiliśmy lepszy samochód, poszliśmy w ten drifting, no mówię, i klatki, trzeba było budowali od nowa, od początku ten samochód. No i tak to się zaczęło, zaczęliśmy się bawić, natomiast tak jak powiedziałem, już dzisiaj to nie jest zabawa, dzisiaj to jest poważna sprawa, za tym idą grube pieniądze,
dobrze wspomagają nas sponsorzy, bo bez tego po prostu na pewno już by nie startował. Ciągle nam brakuje tych pieniędzy, jak to w tym sporcie jest, ale myślę, że jeszcze ktoś go wypatrzy i nasza sytuacja finansowa się polepszy. No i przechodzimy do taty, który w tym sporcie jest zakochany, ale też zapewne ma talent, bo tak się zastanawiam, to w genach na pewno jest. No mówię, może mój nieodkryty, nie miałem takich możliwości, jak Kamil akurat ma. I tak to wyszło, bo młody w co wsiada, to po prostu jeździ. Jeździ wszystkim, czy to był karting, czy to Subaru, czy to w drifcie już BMW, to już sukcesy w każdej jednej dyscyplinie miał. I to nie wiem, czy to w genach przeszło mu, czy taki talent ma gdzieś mu tam spadło na samochód, na główkę. No w każdym razie daje radę, mówię, w każdym motorsporcie myślę, żeby się odnalazł. Za 10 lat, gdzie dobrze by było, gdyby, czy w którym miejscu Kamil by był ze swoim talentem, ze swoją pracą? 10 lat, to ja myślę, że nie wybiegam tak daleko, bo ja już planuję, że on mistrzem Polski będzie w ciągu 5 lat. No tak progres jak idzie, to powinno być. Jeżeli będzie wsparcie sponsorów, będzie szczęście nas, nie będzie nas szczęście opuszczać, to myślę, że za 5 lat już powinien naprawdę mistrzem Polski być bezproblemowo. A za 10 lat, nie wiem, Kamil ma marzenia wyścigi płaskie, czyli DTM. Może tam takie marzenie wysokie, że może w DTM-ie na wyścigach płaskich. No mam marzenia związane z driftingiem, ale moje marzenia takie motorsportowe to zawsze mnie fascynowały wyścigi płaskie. Na razie nie myślę o tym, dlatego że jeżdżę w drifcie i na razie to mnie fascynuje, nie mam możliwości na razie jazdy w innym sporcie i nie chciałbym chwilowo jeździć nigdzie indziej. Dużo pieniędzy wykładamy też z żoną właśnie sami, ale bez sponsorów, którzy nas tutaj wspierają, Kamila przede wszystkim, czyli Cruzar, Forelis, tak, Autogas System, nie byłoby to możliwe, żebyśmy wyjeżdżali na zawody, na Mistrzostwa Polski, przejechać cały sezon, czy Puchar Polski, jakie mamy założenia na ten rok. Kamil zaczynał w 2013 szkółkę, z kartingu przyszliśmy właśnie do nich, na szkółkę Cruzar Kids i tam po szkółce wygrał cały Puchar Cruzara i tak się zaczęła przygoda też ze sponsoringiem. Firma Kamila zaczęła sponsorować. Tym bardziej mówię, jeszcze reklama przykładowo firmy Stack, Autogas System na driftowozie robi no, fenomenalną reklamę to auto, bo każdy się pyta, czy to na gazie jeździ. No, jaka jest historia, powiedz Kamil, tej kierownicy, którą masz w tym samochodzie, no bo skoro jesteś gościem sentymentalnym i masz ją w maluchu, to może ma dla ciebie jakąś wartość specjalną. Przyznam szczerze, że dostałem ją w wieku 8 lat od kolegi mojego taty, który też tam w Coyotesach startował swoim maluchem. Była w strasznym stanie i miałem ją zamontować do swojego malucha, no jakoś nie było okazji. I kiedy kupiliśmy pierwsze BMW, było to E30, nie mogłem znaleźć odpowiedniej kierownicy. Każda była za duże odsadzenie, a ta spróbowaliśmy jej po prostu i okazało się, że jest idealna. I teraz, którym autem bym nie jeździł, to zawsze wkładam tą w twoją kierownicę, bo po prostu jest mi idealnie. Żadna inna kierownica tak mi się nie sprawdza. Widzę też bucik jakiś zagubiony pomiędzy klatkę wciśnięty, a dach twojego BMW. To tak na szczęście troszeczkę? Trochę tak. Moja chrześnica, która ma za niedługo 2 latka, zostawiła, kiedyś zgubiła w aucie, szukaliśmy go, kiedyś go znalazłem, no i tak wsadziłem w klatkę. Przynosi mi szczęście, chrześnica też naprawdę jara się tymi autami, lubi oglądać filmy moje jak jeżdżę i kibicuje mi na pewno też. Całkiem niedaleko od twojego auta jest też fajna Skoda, taka historyczna, zupełnie inna bajka, ale też napęd na tył. Poza driftingiem, autami sportowymi jeszcze bardzo rajcuję się autami takimi starymi, z okresu na przykład PRL-u, typu mały Fiat, duży Fiat, właśnie taka Skoda 105, jaka tutaj stoi na podwórku. Jeździ się nim świetnie, to też tato we mnie zaszczepił takie stare auta, polujemy jeszcze na inne marki. No a powiedz, co byś chciał jeszcze mieć w swoim garażu z takich samochodów kultowych? Malucha, tak, dużego Fiata, też myślimy z tatą o Warburgu, jeszcze dwusuwie. No i z takich jeszcze starszych aut, już trochę innej klasy, to BMW E30, ale jeszcze wąską lampę. Ten zapach paliwa opon, zapach silnika, zapach spalin, to jest naprawdę super. A jak sobie, Kamil, radzisz ze stresem?
No przyznam ci, że ciężko jest, to naprawdę jak jest człowiek nakręcony, to ciężko jest się opanować. Teraz znalazłem sposób, pomaga mi muzyka i po prostu leżę sobie w aucie, wyciszam się przed startem i to mi pomaga. Ja jadę dla siebie, ale również mam ze sobą sponsorów, których nie mogę zawieść, do których mam zobowiązania. A zresztą sam dla siebie chciałbym coś osiągnąć i no, nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby stres mnie zjadł. Nie chciałbym, żeby tak się stało. Ale jak jest stres, to trzeba więcej jeść. Co lubisz jeść? Co jest twoją ulubioną kuchnią? Jakaś ulubiona, nie wiem, potrawa na przykład? Jak zaczynasz dzień? Od czego zaczynasz dzień? O tak, śniadanie. Idealne śniadanie Kamila Dzierbickiego to? Ja zawsze zaczynam dzień od płatków z mlekiem. Po prostu pij mleko, będziesz wielki. Dokładnie tak. Niegdyś Krzysztof Hołowczyc na przykład tę kampanię wspierał. Idealny obiad to? Potrawa mojej mamy, to jest kotlet schabowy z ziemniakami, domowy, to jest naprawdę to. A kolacja? Na kolację różnie, może jajecznica. Dziękuję ci bardzo za to, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że nasze każde kolejne rozmowy, każde kolejne spotkania będą pokazywały to, że słowa się sprawdzają, że marzenia można realizować, że możesz iść do przodu i możesz robić fajne rzeczy w tym, czym się zajmujesz, fajne rzeczy w tym, co tak naprawdę kochasz. No też mam taką nadzieję, liczę, że jeszcze osiągnę jakieś sukcesy poważne. Tak naprawdę no, wierzę w to. A moim gościem był Kamil Dzierbicki z rodziną. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.